Witam Państwa, Ewa Usowicz, to jest Rzecz o Prawie, a moim kolejnym gościem jest Renata Krupa-Dąbrowska, dziennikarka naszego działu prawa. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Słuchaj, ciągle przedsiębiorcy dostają jakieś fałszywe faktury za coś. No i ostatni patent, nomen omen, jest taki, że dostają fałszywe faktury za rzekomą rejestrację znaków towarowych. Znaczy właściwie oni rejestrowali jakieś znaki towarowe w życiu pewnie, no ale dostają faktury od oszustów. Powiedz, jak taki klasyczny schemat oszustwa wygląda? To prawda, pomysłowość ludzka nie ma granic i dotarła także do, jeżeli chodzi o znaki towarowe. Mhm. Wygląda to bardzo wiarygodnie, ponieważ firma, która zdążyła zarejestrować znak towarowy, otrzymuje następnie powiadomienie, że ma zapłacić za ten znak towarowy. Problem jednak jest w tym, że ma zapłacić za ten znak towarowy nie urzędowi patentowemu, w którym zgłosiła lub zarejestrowała. Mhm. Któremu normalnie się płaci, dodajmy, tak? Ale oszustowi. Mhm. A skąd się oszuści w ogóle biorą dane o firmach? Z tych rozmów, które wczoraj dokonałam z rzecznikami patentowymi i z samymi firmami, wynika, że prawdopodobnie danych tak na bieżąco dostarcza im Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Patentowego. Faktycznie jest tam przeglądarka znaków tak towarowych, można na bieżąco to przeglądać. Można również sobie zaprenumerować takiego newslettera, w którym ma się informacje dotyczące tego, jakie firmy ostatnio, jakie znaki zgłosiły. Czyli krótko mówiąc, oszuści na bieżąco wyłapują sobie tak. Potencjalne firmy. To jest taki chyba podobny schemat też jak z ewidencją działalności gospodarczej. Pamiętasz, przychodziły takie też faktury czy rachunki o wniesienie opłaty w związku z rejestracją działalności gospodarczej. Mnóstwo ludzi to dostaje. Pieniądze wpłaca się na jakiś tam rachunek, często również w polskim banku. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że nie ma w ogóle jakiegoś takiego rozwiązania tej sytuacji, bo że ciągle gdzieś tyle tych oszustów funkcjonuje. To znaczy w dużej mierze te firmy, nie wszystkie oczywiście, mają gdzieś tam swoje siedziby za granicą. Jeżeli na przykład, tak jak Poczta Polska dostała zawiadomienie od spółki zarejestrowanej w Tunezji czy na Węgrzech i z prośbą o zapłacenie 3000 zł, gdyby załóżmy te 3000 zł zapłaciła, a nie zrobiła tego, bo się nie nabrała, no to wówczas owszem, 3000 może złotych, to 3000 źle, złotych, no ale podobno to nie był rekord. Były 15 tysięcy i więcej. I lepiej. Też, tak. To nawet gdyby potem wystąpiła przeciwko temu oszustowi, słuchaj, tam za granicą i udało się jakiś nakaz, słuchaj, uzyskać, to koszty byłby znacznie większe niż ten znak towarowy, a więc wiele firm sobie zwyczajnie odpuszcza. Poza tym często są to firmy po prostu krzaki, tak? A więc nie ma tak de facto kogoś ścigać. Czyli generalnie rzadko się zdarza, żeby komuś udało się w ogóle pieniądze odzyskać. Nie słyszałam o takim przypadku. Pewnie, czyli co my możemy poradzić przedsiębiorcom na koniec, żeby naprawdę bardzo uważnie się przyglądali tym dokumentom, które dostają, prawda? Bo one są często bardzo podobne do takich formalnych druków, jak na przykład właśnie z ewidencją działalności gospodarczej. Można się pomylić, prawda? Trzeba dokładnie sprawdzić, skąd my to dostajemy. Nie płacić za szybko. Niestety. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Zapraszam na Rzecz o Prawie oczywiście już jutro, jak zwykle o godzinie 13. Do widzenia.